Siema, witajcie w kolejnym odcinku serii tutorialowej, a w dzisiejszym odcinku będzie wymiana filtra kabinowego w samochodzie marki Volkswagen Touran 1T oraz bliźniaczym modelu Volkswagen Caddy 3 trzeciej generacji 2K0. Zabieramy się do roboty. Oczywiście wypadałoby mieć nowy filtr kabinowy. Mamy tutaj oczywiście Starline'a KF9434C, czyli węglówkę. Jest to odpowiednik filtrona K1111A. No to co? Bierzmy się może do roboty. Filtr kabinowy znajduje się pod schowkiem. Jest on przykryty taką matą śmieszną. I tutaj w jednym miejscu mamy do odkręcenia taki odkręcany klips, tak to nazwijmy. Odkręcamy go, wkręcik plastikowy wyciągamy sobie nasze pokrycie. Tutaj jest drugi wkręcik. A teraz już mamy dostęp do obudowy filtra. Żeby dostać się bezpośrednio do filtra, tutaj mamy taką takie miejsce, żeby się zaprzeć. Przesuwamy obudowę w stronę prawą i wychodzi nam już pięknie tutaj nasz zaczep. Można jeszcze sobie poluzować tutaj tą część tapicerki, też wtedy mamy lepszy dostęp. Oczywiście zapomniałem i zaraz będę musiał to prawdopodobnie zrobić też. Po wyciągnięciu tego panela po prostu pociągamy go, on siedzi na dwóch zatrzaskach. Już bardzo ładnie nam wychodzi nasz filtr kabinowy. Widać troszeczkę już przeżył w swoim życiu, więc nadaje się jak najbardziej do wymiany. Filterek jest zdecydowanie bardziej czysty, co można zobaczyć w porównaniu do starego. No ale dobra, montujemy nowy, stary odłóżmy na bok. Teraz tak, jeżeli chodzi o montaż, postępujemy dokładnie przeciwnie do montażu, czyli umieszczamy na miejscu w budowie filtra, w tym otworze. Układamy go delikatnie. Wchodzi nam pięknie, jak delikatnie nam się zaprze. Bierzemy tą maskownicę, czy jak to tam nazwać. Wkładamy w otwory przewidziane do zamknięcia, dociskamy i przesuwamy, zamykając pokrywę. Cała operacja powinna już się zakończyć, jest uszczelnione, wymienione. W tej chwili zakładamy tylko nasze pokrycie tutaj. Te zaczepy dwa wchodzą tu, no i klipsy dociskamy, już jest ok. A teraz pozostało tylko założyć nam tą pokrywę piankową. Montujemy rzecz jasna w sposób odwrotny do demontażu. Wkładamy ją najpierw z tyłu, później tutaj pod ten rowek. Widzicie, wszystko nam ładnie weszło. Teraz te plastikowe wkręty mocujące, dwie sztuki. Jedno powinno nam ładnie się wkręcić palcami. Druga. Zasadniczo robota skończona. Nie powinno to zająć nikomu więcej niż 5 minut, podejrzewam. Jest to tak porąbane jak w Citroenach i innych wynalazkach francuskich. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o wymianę kabinówki w samochodach marki Volkswagen Touran 1T, Caddy 3 i prawdopodobnie, bardzo podobnie, z tego co pamiętam, jest też w Octaviach 2, Golfach 5, wszystkich innych Seatach, Leonach, Toledo i Alteach. Dobra, to było na tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!